Wydawnictwo Mała Kurka oraz audioteka.pl przedstawiają David Walliams Trefny tatuś. Tłumaczenie Karolina Zaręba. Czyta Jarosław Boberek. Książkę dedykuję miłości mojego życia, Alfredowi. Kocham cię, tata. Ojców można spotkać we wszystkich kształtach i rozmiarach. Zdarzają się grubi i chudzi, wysocy i niscy. Bywają też młodzi i starzy oraz mądrzy i głupi. Może też być tata poważny, jak i taki, co lubi się wygłupiać, hałaśliwy lub spokojny. Oczywiście trafiają się też ojcowie dobrzy albo źli. Oto historia ojca i syna. Franek to syn, a tata to jego tata, ma na imię Gilbert. Oto Rita, mama Franka. Ciocia Flip to ciocia taty, czasami opiekuje się Frankiem. Wielebna Judyta, miejscowy pastor. Pan Potężny, o dziwo bardzo niewielkiej postury gangster, który niezależnie od pory dnia lub nocy ubrany jest w jedwabną piżamę i szlafrok oraz aksamitne kapcie z monogramem Pan P. Pan Potężny ma dwóch zbirów pomagierów, zwą się Paluszek i Piącha. Paluszek nosi taką ksywę ze względu na długie, chude palce, idealne do grzebania innym po kieszeniach. Piącha ma wielgachne piąchy, którymi zadaje wrogom szefa straszliwy ból. Krzysiek i Misiek są siejącymi postrach siostrzeńcami Piąchy. Czang to ponury lokaj Pana Potężnego. Sierżant Wykpił, policjant. I Pan Krętlik, jednooki strażnik więzienny. Sędzia Filar słynie z serca twardego jak głaz, a racz prowadzi kiosk. Rozdział pierwszy. Brum! Brum! Auto taty śmignęło po torze z prędkością błyskawicy. Ojciec Franka ścigał się w wyścigach wraków. To był niebezpieczny sport. Samochody co chwila zderzały się ze sobą, bach, podczas kolejnych okrążeń. Tata startował w starym Mini Cooperze, którego sam podrasował. Przyozdobił klasyczną brykę wzorem angielskiej flagi i ochrzcił imieniem Elżbietka, na cześć podziwianej przez niego królowej Anglii. Autko cieszyło się na torze równie dużą sławą, co tata. Silnik Elżbietki ryczał niczym lew. Tata był królem toru, najlepszym kierowcą wraków w historii miasta. Ludzie z całego kraju tłumnie ściągali na zawody, żeby popatrzeć, jak Gilbert prowadzi. Nikt nie zdołał pobić jego rekordowej liczby zwycięstw. Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem tata unosił wysoko kolejne trofea, a tłum wiwatował i skandował jego imię. Gilbert Wielki! Gilbert Wielki! Gilbert Wielki! Gilbert Wielki! Życie jak w Madrycie. Każdy chciał osobiście poznać miejscowego bohatera. Ilekroć tata zabierał syna na placki, właściciel plackarni nakładał im podwójne porcje, a potem nie pozwalał za nie zapłacić. A kiedy Franek spacerował z ojcem ulicą, przejeżdżający obok uśmiechnięci kierowcy trąbili na jego cześć i machali do nich. Chłopak zawsze wtedy pękał z dumy. Innym razem nauczyciel matematyki podwyższył Frankowi ocenę ze sprawdzianu po tym, jak w czasie wywiadówki udało mu się zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze słynnym tatą swojego ucznia. Jednak największym fanem taty był jego syn. Chłopiec wielbił go bezgranicznie. Marzył, że kiedy dorośnie, również zostanie mistrzem kierownicy i poprowadzi zwinną Elżbietkę. Jak to często bywa, ojciec i syn byli do siebie bardzo podobni. Obaj niscy, zaokrągleni i z odstającymi uszami. Zupełnie jakby chłopak był własnym ojcem w wersji mini. Franek wiedział, że nigdy nie przerośnie kolegów, nie stanie się przystojniejszy, silniejszy albo sprytniejszy, czy choćby najzabawniejszy. Ale nieraz widział na własne oczy, z jak fantastyczną zręcznością i odwagą jego ojciec potrafi się ścigać. Chłopak ponad wszystko chciał poczuć tę magię na własnej skórze. Niestety, tata zabraniał mu przychodzić na wyścigi. Zawody rozpoczynało 20 samochodów, lecz przetrwać zdołał zawsze tylko jeden. Kierowcy doznawali poważnych obrażeń podczas licznych karamboli, a widzowie nie wychodzili z tych kraks bez szwanku. Auta często wypadały z torów wprost na trybuny. — To zbyt niebezpieczne, mały — tłumaczył Gilbert. Zawsze zwracał się do syna jak do najlepszego kumpla. — Ale tato! Chłopak próbował przebłagać ojca za każdym razem, gdy ten kładł go spać. — Żadnych ale. Jeśli coś mi się stanie, nie chcę, żeby działo się to na twoich oczach. — No ale ty jesteś najlepszy. Nigdy się nie rozbijesz. — Powiedziałem, mały, żadnych ale. Bądź grzeczny. Dajmy sobie wielkiego przytulasa? Przytulasem tata i syn nazywali swój specjalny uścisk. To było coś pomiędzy obejmowaniem a dłuższym przytuleniem. Niezwyczajny uścisk, lecz przytulas. Co wieczór tata całował syna w czoło i szedł na wyścigi. Franek zaś zamykał oczy i udawał, że śpi. Gdy tylko trzasnęły drzwi, wymykał się z łóżka i cichaczem, tak żeby mama nie spostrzegła, skradał się do wyjścia. Za każdym razem, kiedy mąż wychodził, kobieta zamykała się w sypialni i szeptała z kimś przez telefon. Tymczasem chłopiec w samej piżamie gazem biegł na tor wyścigowy. Tuż obok areny piętrzyła się ogromna góra zardzewiałych starych aut, rozbitych na miazgę w poprzednich rundach. Franek wspinał się na sam szczyt, skąd miał najlepszy widok na rozgrywający się wyścig. Siadał po turecku na dachu najwyżej ulokowanego auta i przyglądał się pędzącym uczestnikom. Krzyczał radośnie za każdym razem, kiedy dostrzegł śmigającą obok ryczącą Elżbietkę. Mężczyzna nie miał pojęcia, że syn go obserwował. Zabraniał mu kibicować w obawie przed najgorszym, aż pewnej nocy stało się. Rozdział 2. Bez kontroli. Coś niedobrego działo się z autem taty. Od samego początku, zamiast charakterystycznie ryczeć, silnik Mini Coopera wydawał z siebie głośny charkot, jakby lada chwila miał wybuchnąć. Gdy na starcie tata wrzucił bieg, zamiast ruszyć z kopyta, Elżbietka wykonała serię gwałtownych szarpnięć niczym wierzgający byk. Tego pamiętnego wieczoru Franek jak zawsze przesiadywał na szczycie sterty wraków. Był środek zimy. Dookoła szalał lodowaty deszcz i dał mroźny wicher. Chłopiec nie chciał przegapić wyścigu, choćby nawet przemógł do suchej nitki. Ale coś było nie tak. Bardzo, bardzo nie tak. Gdy tylko machnięcie flagi dało zawodnikom znać, że czas ruszyć, tata gorączkowo usiłował zapanować nad autem. Słysząc żałosne powarkiwanie silnika, zwykle pracującego pełną parą, widzowie oniemieli. Franka z nerwów aż ścisnęło w dołku. Nagle z rury wydechowej Elżbietki jak nie gruchnie BUM! Tato! krzyknął chłopiec. Z tak daleka i pośród ryku innych aut mężczyzna nie mógł go usłyszeć. Franek rozpaczliwie chciał pomóc, zrobić coś, cokolwiek, ale był zupełnie bezradny. Mógł jedynie patrzeć, jak samochód nabiera dzikiej prędkości i całkowicie wymyka się spod kontroli. Prawdziwy kierowca rajdowy wie, kiedy dodać gazu, a kiedy zwolnić. Tata brał zakręt o wiele za szybko. Nie tak zwykł prowadzić mistrz kierownicy. Serce tłukło się w piersi Franka jak szalone. Elżbietce prawdopodobnie wysiadły hamulce, ale dlaczego? Przed każdym wyścigiem tata robił dokładny przegląd auta. Elżbietka gwałtownie odbiła w bok, żeby uniknąć czołowego zderzenia z Fordem Capri. Niestety, jechała na pełnych obrotach i nagły zwrot zakończył się dachowaniem. Maszyna Gilberta wylądowała do góry kołami pośrodku toru. Jadący za nim Jaguar wjechał w Mini Coopera z takim impetem, że podrzucił go do góry. Auto znowu przeleciało kilka metrów i roztrzaskało się o ziemię. O nie, tato! Krzyczał Franek z wysokości samochodowej wieży. Reszta zawodników nie zdążyła wyhamować i w mgnieniu oka na torze doszło do wielkiego karambolu. Wokół rozległy się dźwięki zgniatanego metalu i tłuczonego szkła. Jedno z aut eksplodowało i stanęło w ogniu. Nie! Wrzasnął Franek. Prędko pognał na dół. Chwilę potem przedzierał się do taty przez tłum gapiów. Tuż nad nimi zawisł śmigłowiec medyczny, po czym wylądował na torze. Franek trzymał ojca za rękę, podczas gdy strażacy usiłowali rozciąć wrak. — Co tu robisz, mały? — spytał cicho tata. — Miałeś być w łóżku. — Przepraszam, tato. — Kiedy się z tego wykaraskam, będę potrzebował naprawdę ogromnego przytulasa. Wszystko będzie dobrze, tato, przyrzekam. Jednak tej obietnicy Franek nie mógł spełnić. Rozdział 3. Zmiażdżony na miazgę. W pędzącej karetce Franek wciąż nie puszczał ręki taty. Mężczyzna tracił dużo krwi. Wrak zmiażdżył na miazgę jego prawą nogę. Panie Prędki, zakomunikował lekarz na oddziale ratunkowym. Mam bardzo złe wieści. Nogę trzeba amputować. Czyją? Zażartował tata, nie tracąc poczucia humoru, nawet w najczarniejszej godzinie. No oczywiście pańską, prawą. Musimy natychmiast operować, inaczej ryzyko zagrożenia życia poważnie wzrośnie. Nie, tato, nie możesz umrzeć! Przeraził się Franek. Jakoś to będzie, mały. W podskakiwaniu na jednej nodze też jestem mistrzem. Tata od razu trafił na salę operacyjną. Franek wielokrotnie usiłował dodzwonić się do mamy, ale linia ciągle była zajęta. Operacja trwała całą noc. Chłopak nie mógł spać. Godzina za godziną krążył tam i z powrotem po szpitalnym korytarzu. Kiedy nad ranem pacjent wybudził się z narkozy, pierwszą osobą, którą ujrzał, był jego ukochany syn. Mały, jesteś najlepszy na świecie, szepnął obolały tata. Tak się cieszę, że wciąż tu jesteś, odparł Franek. No pewnie, że jestem. Chcę zobaczyć, jak dorastasz. A gdzie mama? Nie wiem, co się z nią dzieje. Przez całą noc nie mogłem się do niej dodzwonić. O... Na pewno przyjdzie. Minęło jeszcze parę godzin, zanim w końcu się pojawiła. O, Gilbercie! Zawołała na widok męża i zalała się łzami. Jednak rodzinne wzruszenia nie trwały długo. Mama nie zamierzała przesiadywać w szpitalu. Gilbert zaś zmuszony był tam spędzić kilka miesięcy. Wizyty żony z czasem stawały się coraz rzadsze i coraz krótsze. Za to Franek co noc spał u boku taty na łóżku polowym, które znalazły dla niego pielęgniarki. Pewnego dnia lekarze przynieśli Gilbertowi drewnianą nogę. Pasowała? Jak ulał. Mężczyzna bardzo szybko nauczył się chodzić i postanowił pokonać drogę ze szpitala do domu o własnych siłach. Wciąż jestem samodzielny, stwierdził z dumą tata, chociaż trochę utykał, a Franek na wszelki wypadek trzymał go za rękę. Mieszkanie zastali puste. Po mamie został tylko list na stole kuchennym. Franku, Gilbercie, wybaczcie, Rita. Rozdział 4. Zimne dranie. Co to znaczy, tato? Nie rozumiał Franek. Co mamy jej wybaczyć? O to, że odeszła. Już nie wróci? Nie. Dlaczego? Mama zostawiła nas dla małego faceta z wielkim domem. No ale przepraszam cię, Franku. Dawałem z siebie wszystko, ale ona zawsze pragnęła czegoś więcej. Przykro mi, tato. O, tak. Teraz przydałby się przytulas. Mnie też. Ojciec i syn objęli się mocno i płakali, aż zabrakło im łez. Trzeba przyznać, że tata nigdy nie mówił źle o żonie, a właściwie o byłej żonie, chociaż Franek nosił w sobie wiele żalu do matki o to, że ich porzuciła. Mieszkała w wielkiej willi, ale ani razu nie zaprosiła syna do siebie. Kiedy drugi rok z rzędu zapomniała o jego urodzinach, Frankowi przestało śpieszyć się do rodzinnych spotkań. Przez długie tygodnie i miesiące nie zamienili ani słowa, aż w końcu chłopiec nie potrafił się przełamać i chwycić za telefon. Więc tego nie robił. Jednak to, że nie dzwonił do mamy, nie znaczyło, że przestał o niej myśleć. Mimo że tak bardzo go skrzywdziła, nadal ją kochał. Tata stracił wiele po wypadku. Nie tylko nogę, ale i żonę. Wkrótce miał utracić kolejną cenną rzecz – pracę. Gilbert kochał się ścigać. Marzył o tym od dziecka. Nie pomogły prośby i błagania. Właściciele toru uznali, że do katastrofy doszło z jego winy i kategorycznie zabronili mu startów. Co więcej, orzekli, że prowadzenie auta przez jednonogiego kierowcę byłoby zbyt niebezpieczne. Tata raz za razem próbował znaleźć jakieś inne zajęcie, ale w mieście brakowało miejsc pracy, a mężczyzna z drewnianą protezą zawsze lądował na samym końcu listy kandydatów. Przywykł czuć się niezwyciężony niczym heros, tymczasem skończył jako zero. Minęły 2 mroźne gwiazdki. Franek martwił się o ojca coraz bardziej. Czasem widział go siedzącego samotnie w fotelu i wpatrzonego w dal. Bywało, że tata całymi dniami nie wychodził z mieszkania. Kiedy szli ulicą, nikt ich już nie pozdrawiał klaksonem, a na placki nie mogli sobie pozwolić, nie mówiąc o podwójnych porcjach. Na 11. urodziny Franek dostał od taty ogromny, zabawkowy tor z wyścigówkami. Uwielbiał się nim bawić. To była najlepsza zabawka na świecie. Tata nawet pomalował jeden z samochodzików kolorami narodowej flagi, żeby wyglądał tak samo jak Elżbietka. Ojciec i syn często do późnej nocy bawili się autkami i odgrywali najznakomitsze zwycięstwa taty. Prezent był wspaniały, ale Franka dręczyło pytanie, jakim cudem bezrobotny od paru lat tata mógł go kupić. Chłopiec zdawał sobie sprawę, że rzadko który dzieciak posiadał w domu takie zabawki. Tory wyścigowe kosztowały setki funtów. Tata tyle nie miał. Niedługo po urodzinach Franka do drzwi zaczęły dobijać się ekipy zimnych drani. Łup, 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 łup. Ze srogimi minami wymachiwali jakimiś dokumentami i burczeli coś o niespłaconych długach. Bez skrępowania wpychali się do mieszkania, skąd wynosili wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Najpierw zabrali telewizor, potem kanapę, a zaraz po niej łóżko chłopca. Któregoś razu, kiedy Franek nie chciał im otworzyć, najzwyczajniej w świecie wyważyli drzwi. Tego dnia wynieśli zabawkowy tor i wyścigówki. Po tych wizytach tata znów pogrążył się w głębokim smutku. Przesiadywał w ciszy z wyrazem rozpaczy na twarzy, a Franek na wszystkie sposoby próbował podnieść go na duchu. — Nie smuć się, tato. Przyjdzie taki dzień, że odzyskam wszystkie nasze rzeczy, obiecuję. Kiedy dorosnę, zostanę kierowcą wyścigowym tak jak ty. Chodź tu do mnie i daj przytulasa, odpowiadał tata. Przytulanie sprawiało, że od razu było im o niebo lepiej. Gdy byli razem, Franek nigdy nie czuł się pokrzywdzony przez los. Nie przejmował się, że jego swetry miały więcej dziur niż szwajcarski ser i nie dbał o to, że podręczniki targał do szkoły w plastikowych torbach, które stale się rwały. Przyzwyczaił się też do radzenia sobie w mieszkaniu z jedną, jedyną żarówką, którą ciągle trzeba było przenosić z pokoju do pokoju. Chłopcu wystarczyło, że miał najlepszego tatę na świecie, a przynajmniej tak mu się zdawało.